Siemka, witam Was w kolejnym odcinku z Dark Orbit. Cały czas próbujemy dotrzeć do tego kolejnego levela, prawda? 22. No więc teraz przydałoby się kolejną misję zrobić. Wziąłem sobie na 10 przeciwników na tej mapie. No cóż, zobaczmy, może się uda, prawda? Pierwsze co, to oczywiście zostawiłem sobie tutaj statek, bo możecie coś takiego robić. Zostawiać sobie statki w takich kluczowych miejscach, jak właśnie mapa 5.2 czy 5.3, gdzieś tam na boku. I sobie właśnie zamieniać. Zamieniać te statki, cyk, już jestem tutaj na odpowiednim statku. No i teraz tak, musimy znaleźć naszą jakąś ofiarę, która będzie troszkę dalej coś biła, prawda? Będzie najlepiej zeslowowana. Tak jak ten gościu tam. No i troszkę obita, prawda? Tutaj tak mniej więcej to się robi. No wiadomo, jest to trochę chamskie, jest to trochę... No bo tutaj sobie ludzie coś tam farmią i tak dalej, prawda? Ale cóż, takie życie. Takie życie. O, tam sobie gościu leci i coś sobie tam robi. No to go beast. Jest zeslowowany, troszkę chłopak tutaj tak naprawdę szans nie ma, żeby przeżyć. O, ty dziadu. No dawaj, 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 pękaj gościu. No, jest. Pierwszy zrobiony. Dobra. Ten też dobrze wygląda. Taki w sam raz, żeby go uwalić. Możemy nawet kamikadze mu zapodać. O nie, przestał bić. Co za gadzina. No nic. No to mamy na razie jednego uwalonego. Ten tutaj, no. Ten tutaj, no. Niestety wejdzie sobie w osłonkę. To jest cienka granica. Bo wystarczy, że parę sekund nie będzie nic bił. I już mu wchodzi osłonka i już... Już po biciu. Tam widzę. O, tutaj dobrze się dzieje. Tylko goście tacy troszkę mocni to robią. O, ten się boi. Ten się boi ewidentnie, że go zaraz, że zaraz na niego siądę. Dobrze, że się boi, bo to zrobię. Teraz jest dobry moment, żeby na niego siąść. Jest zajęty. Już nie ucieknie. Cyk. I rozwalony. Dobra. No to mamy już dwóch. I w ten sposób mniej więcej tutaj trzeba będzie polować. O, ten ma, kurde, jeszcze jakieś nano poszycie dodatkowe. Tego będzie trochę trudniej dziabać. Trzeba uważać na saboterki, żeby nas nie zesluowały, żebyśmy nie dostali całej tutaj salwy. Wiecie, jak już jeden siądzie saboter, to potem wchodzi kolejny, i kolejny, i kolejny. I tak to się zaczyna kręcić i potem już jest źle. Potem już jest źle. Ten ma... O właśnie, ten niech sobie zbije to dodatkowe życie. I wejdziemy mu w najmniej odpowiednim dla niego momencie. Ten ma nieodpowiedni moment w tym... O, no dokładnie. Teraz. No, dawaj dziadu. Aj, przeżyje. Osłonka mu zaraz wejdzie. No i wskoczyła mu osłonka. Chwilę przed padnięciem, no. Niedobrze. Było blisko. Dobra. Możemy też szukać przy tych portalach. Znaczy no, tutaj jest portal, tu mniej więcej jest portal i tu mniej więcej jest portal. Albo moją myszkę widzicie, prawda? Nie no, sprawdziłem, widzicie moją myszkę, więc możemy kontynuować, możemy kogoś jeszcze udziabać. Więc tam, gdzie pokazałem, są portale. O, już mnie goni cała chmara. I przy tych portalach też czasem biją, więc możemy tutaj zerknąć. O, jest nawet coś uwalone. O, i zobaczcie, i ktoś nawet coś bije. To tutaj gdzieś mniej więcej powinien być portal. O, jest. Jest tutaj portal, my go nie widzimy, bo jesteśmy z AIDS, a... widzimy tylko swój, tutaj po środku, prawda? Na dole jest
tutaj jest w rubli, a tam na dole jest MMO. Jaki tu jest problem? Jak gościu... O, właśnie, zacząłem bić. Dobrze, dobrze. Jak gościu będzie chciał, to sobie w dowolnym momencie przejdzie przez ten portal i już jest po frytkach. No, pękaj, 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 pękaj. Pękł. Dobra. Dodatkowy frag? Pękł? Pękł. Dobra. Przeskoczył i pękł ten drugi. Dobra, po drugiej stronie, bo te rakietki za nim poleciały i go rozwaliły. Coś pięknego. Dobra, mamy 4 fragi. Teraz nam wskoczył jeden za drugim, widzicie? W konsoli. Jeszcze tylko parę fragów i będziemy mieli spokój. I oczywiście wpadnie nam za taką prostą misję 24 miliony. Czyli znowu nas to znacząco przybliży do kolejnego levela, do którego nam brakuje już tylko 103 bańki. No, więc jeszcze parę takich misji zrobimy sobie, podobnych, prostych, i już będzie spokój. Miałem jeszcze zajrzeć na Palladium i to też pewnie zrobię, dlatego że no, tam rekomendowali mi, że strasznie dużo botów na tym Palladium sobie lata. No więc jak dużo botów sobie lata, więc może warto sobie tam zerknąć i sobie jakieś misje w ten sposób porobić. Widziałem misje typu zabij 5 na przykład, ale to już trzeba było konkretnie, Cytadeli czy tych Sargeonów. Tutaj go nie uwalę. Za blisko. O, ten też. Kurczę, szkoda. Ale tutaj widzę, Sargeon sobie lata. O! Jezu, człowieku! Co ty robisz ze swoim życiem? No takie fragi to mi się podobają. O, jeszcze się odrodzi tutaj. A i strefę ochronną ma. A szkoda. A dziabnąłbym go jeszcze raz. No dawaj. Odpalił se peta. Nie wiem, czy ta strefa ochronna mu zaraz nie powinna minąć. Mu się oczywiście za każdym razem jak klikam, wyświetla, że go klikam. A dobra. Odnowi se całe życie. Idziemy znowu. Oj, peta posłałem niechcący. Ups. Pet poszedł na stracenie, kamikadze poszło. O, tutaj widzę, jest ładny klient. O, ten to jest klient. Trzeba obserwować, co robi. Poleciał? Jasne, że poleciał. O, i ktoś inny na nim siadł. Ale ten mnie bije. Kurde, zaznaczyć nie mogę. Dobra. Co ty mi się sam podkładasz, gościu? No ja dopiero teraz damage odpalę, nie? Więc nie wiem, co on ode mnie chce. Okej. Se przeżywaje, puścimy i lecimy. Go biłem na tej konfie, na której mam tylko laserki na statku, więc... Dobry gość! Że się tak na mnie rzucił. Dobra, no to teraz potrzebujemy chwilkę, żeby się zregenerować. Możemy zaraz polować dalej. Już mamy 6. Więc to jest znowu dobry wynik. Ten, to jest mój agent numer 1, którego chcę uwalić. Postoimy chwilę koło niego. Niech się zaprzyjaźni z naszym widokiem. Ja jestem tutaj, nic się nie dzieje. A oczywiście tylko wyleci na chwilę na alienki i wbijemy mu nóż w plecy. Tak. Ten jest czerwony? Jest czerwony. O kurde. A ja go nie biłem. No dobra. Aha, bo on nic nie bił. Dobra, nieważne. W ogóle ma banicję.
Ten nie chce się ruszyć nigdzie. Ten znowu też nic. Wyszliby trochę, pobiliby coś. Że tylko 4 graczy nam brakuje. Tam pamiętacie, przy tych wrotach jednych i drugich coś tam bili. O właśnie. No ty wrót trochę ma, gościu. Teraz rzucę na niego to wszystko, co to było. Niech na niego to poleci. No i teraz go spróbujemy uwalić. Jak już tyle na nim siedzi. I pięknie. Uwalony kolejny. Odczepiłem ten cały swój ogon, który miałem. Wszystko na niego przeszło. Dostał takie slowy, że chłopak już z tego nie wyszedł. No tutaj dosłownie w ostatnim momencie zawsze można sobie włączyć stabilkę i przeskoczyć, prawda? No ale niezbyt chyba pomyślał. Chyba empy zrzucają te slowy, ale tego nie jestem pewien. I w sumie nie chcemy się próbować. Jak będziemy w jakiejś opresji mocniejszej, to sobie spróbujemy. Jeszcze tam sobie za dół znowu zajrzymy. Jak tam to wygląda. A mogłem troszkę poczekać jeszcze, no ale chyba już mi się... interceptorki mi zaatakują i mi się słonki przerwie. Jeszcze dało radę. Jeszcze mi nie trafiły. Dobra, mamy to. Mamy osłonki. O, teraz ja jestem w tarapatach. O, jak pięknie. Brawo, gościu. Pięknie, żeś to zagrał. Niepotrzebnie atakowałeś kolego. Jeszcze tylko dwóch. Jeszcze tylko dwóch. A bijemy 10 minut mniej więcej. Więc nie jest źle. Tutaj gdzieś jeszcze było takich dwóch kolegów słabszych. O, kurczę, spóźniłem się. Dosłownie ciutkę się spóźniłem. O, jak się przemianował na Venoma. O, ile Citadeli tu jest w ogóle. A, no tak, bo wiecie, że tutaj jest troszkę więcej, o 5% więcej się hajsu dostaje za sprzedaż surków, więc można sobie ze Skylabu na przykład tam po kilkanaście tysięcy, no jak się ma peta z tymi dodatkami, tam no można dość sporo sobie wysyłać tutaj na Citadelę i na tej Citadeli tutaj sobie to sprzedawać. No oczywiście można też gdziekolwiek indziej mieć tą Citadelę i sobie na nią wysłać i tutaj po prostu wejść innym statkiem z tym wszystkim, no ale generalnie Citadel tutaj ma plus, znaczy ogólnie wszystkie statki mają tutaj plus 5% na sprzedaż surowców na tej stacji pirackiej, ale jeśli macie moduł na pecie na sprzedaż surowców, to tam macie plus 30% sprzedaż tych surów, rozumiecie? Więc i tak się nie opłaca. Ale no, jak ktoś o tym nie wie, to może. No ale tak tylko wam mówię. Zobaczcie, jaki on jest na dobicie. I dziab, 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 dziab. I lejemy dziab, 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 dziab. Zdąży? Oby nie. Oby nie. Jest! Mamy. Mamy uwalony. Ten też ma tarapaty. No nie, osłonka mu wskoczyła. Co za gadzina podła. Ostatni typ już myślałem, że będzie. No, dawaj, dawaj, dalej, nie przestawaj. Dawaj, nie przestawaj, bij, bij, bij bez przerwy. O kurde. O kurde, ale low. Dobra, ale ten typ ma już niezłe tarapaty. Więc pomożemy po prostu dokisnąć. A i po misji. W ten sposób właśnie zrobiliśmy sobie prościutką misję na zabicie 10 graczy na mapie 5-2. Było ciężko? Nie bardzo. Po prostu łapaliśmy ludzi, którzy mieli problem. Mieli z czymkolwiek problem, prawda? Siedziało na nich pełno alienków, no i kile naprawdę nie były ciężkie. Więc może po prostu w następnym odcinku się przelecimy na mapy 5-3. Też misje na 5-1 są, no ale
Tam to już gorzej trochę, bo tutaj się bije te alieny, tu jest ta baza, prawda? A tam znowu jest te paladium. I na tym paladium bym spróbował coś poubijać. Może sobie wezmę jakąś misję, która już dopełni nasz 22 poziom. Zobaczymy. Jak są boty, no to trzeba je bić, prawda? No, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku.